Sprawdzimy sobie, ile to jest warte. I teraz tak, z racji tego, że całkiem niedawno to podłączyłem, a zaczęło się od tak zupełnie niewinnie, bo przyniosłem akumulator, który okazał 7 Ah, 7,72 Ah, tak jak tutaj widzicie sobie u góry, rzut okiem, proszę, poniżej macie Watogodzin. No to on wrzuca ten czynnik w grzejniki, później się wyłącza i czeka, aż ten czynnik się schłodzi i z powrotem załącza, czyli z tego powodu pobiera... W tych oto pięknych okolicznościach przyrody stwierdziłem, że podzielę się z Wami pewną informacją, tudzież testem. Tudzież chciałbym sprawdzić, ile to jest warte. Tak czy inaczej, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam, nam żyć bez płacenia rachunku. Czy to jest możliwe? Oczywiście w teorii wszystko jest możliwe. Jeszcze nawet jak jest takie piękne słońce i gdzieś tam ono pada na panele, to jest ogromna szansa, że faktycznie jest to możliwe. Gorzej jak to słońce zajdzie. Tak czy inaczej chciałbym Was zaprosić na teścik. Sprawdzimy sobie, ile to jest warte. I teraz tak, z racji tego, że całkiem niedawno to podłączyłem, a zaczęło się od tak zupełnie niewinnie, bo przyniosłem akumulator, który okazał się być jednak pomimo wszystko zgodnie z tym zielonym oczkiem naładowany, jedynie co klemy były luźne i z tego powodu zrezygnowałem z niego i go po prostu odstawiłem, ale po tym jak on nam uruchomił tutaj nasze ogrzewanie, czyli coś, co nam pobiera w tej chwili prąd, coś, co nam pozwoli przetestować tego jegomościa. Słuchajcie, ten oto zawodnik będzie przez nas eksploatowany po to, żeby zobaczyć, ile on nam odda, prądu, energii. Coś tutaj piszcza. Aha, dobrze. Miernik zapiszczał. A, i mało z tym jeszcze zobaczymy sobie, jak on się zachowuje w temperaturach niskich. Czy on się nam grzeje, czy się nie grzeje. Tak? Jak to wygląda? No bo, żeby nie było wątpliwości, zaraz sprawdzimy, jak wygląda sprawa. Czekajcie, dajcie moment, tu sprzęt chyba musi się odpalić. Musi się skalibrować, ustawić, czy coś w tym rodzaju. Dobrze, no chociaż myślę, że jeżeli widzicie tutaj śnieg, to znaczy, że już chyba wszyscy wiedzą o tym, że temperatury mamy iście ujemne. System jest zainstalowany. Dobra, ok, pewnie się tutaj coś... O, dobrze, odpalił nam, dobrze. Zerknijmy, zobaczmy, jak sprawa wygląda. Po pierwsze, minimalna temperatura, a przy klemie pokazuje nam, że ile? 10 stopni. Tam zaczyna nam pompa chodzić. No, czyli spójrzcie, widzicie, od troszkę poniżej minusa, tak? No, trochę ponad 10 stopni. Na klemie. No dobrze, tak czy inaczej rzućmy okiem, co tutaj się dzieje, a poza tym, co jest bardzo ważne i istotne, ale za chwilę do tego przejdziemy. Dobrze. 13,1 8. Tak, tak jest pobór. 8, 6, 7 tyle amperów pobiera. Spójrzcie, watów, 99 watów, słuchajcie, to jest prawie 100 watów, tak, no jest, 100 watów pobiera. Ha, no jestem bardzo ciekawy, bo chciałbym się dowiedzieć po prostu, ile on odda. No tak jak sami widzicie, 6 minut temu został odpalony, a ja w międzyczasie podrzucę Wam tutaj zrzut z ekranu, po to, żebyście sobie zobaczyli, jak wygląda kwestia podglądu na czujniku Bluetooth, bo akurat to jest coś, co ja uważam, że jest mega, mega przaśne w kwestii tego EnerBlock, tego akumulatora. Czekajcie moment, zaraz się widzimy, a ja Wam podrzucę tutaj wrzutkę. Szukamy, dobrze, jest, znalazł. Tutaj gdzieś powinna się zapalić nam, zaświecić taka czerwona dioda. Ale dobrze, o teraz może się zaświeci. O, jest, widzicie? Nie, to ja to widzę, wy tego nie widzicie. Mamy, dobrze. Wystartowaliśmy, słuchajcie, jest w tej chwili 99%. Jak w chwili podłączenia była 100, natomiast tutaj nam pokazuje, że już coś pobiera przez cały czas, tak? Czyli tak jak widzicie na ekranie mamy 3, minus 3,6 w prawym dolnym rogu mamy pobór. Tyle amperów jest z niego wyciągane, z tej naszej baterii, z tego naszego magazynu energii. Nie jestem tutaj zadowolony z tego względu, że bardzo brzydko to nieładnie wygląda. A ja jestem w czasie testowania tutaj takiego przepięknego akumulatora, bo naprawdę wizualnie to on, powiem Wam, że robi mega wrażenie. W tej chwili pracuję 2 godziny. W ciągu 2 godzin wyciągnął z tego magazynu 7 amperogodzin, 7,72 amperogodziny, tak jak tutaj widzicie sobie u góry, rzut okiem proszę, poniżej macie watogodzin 101 i co jeszcze, napięcie na nim jest 13 V, podaje 3,72 i oprócz tego jeszcze moc poboru tego oto urządzenia, tak? Możecie sobie rzucić okiem. To jest około 50. Cały czas waha się w granicy 48, 46. Tylko teraz tak. Mamy tutaj jeszcze taki pilot do tego urządzenia i zobaczymy, co się będzie działo, jeśli my będziemy zmniejszali mu obroty. Tak? O. Spójrzcie. 41, 36. Dobrze, a na jakim jest? Na 9, widzicie? O, teraz tak. Jeszcze raz, pyk, zmniejszymy. 8. No dobrze. Ile z 8? 30, 34, 31. Ok, jeszcze raz, pyk. Demeczka. No dobrze, czyli tak, przyjmijmy, że na 10 to urządzenie wyciągało z niego przez ostatnie 2 godziny w granicy 50 watów. Tyle była potrzebna, taka była potrzebna moc do tego, żeby zasilić to urządzenie. I teraz tak, fajnie by było, może niech by sobie to urządzenie jeszcze pochodziło tak z... Może godzinkę, może 2, no zobaczymy. Ale wiecie co? Na takiej 5. Zobaczymy, ile będzie pobierał prądu, bo chciałbym trochę pobawić się w kwestii różnych poborów. To znaczy, żeby obciążenie tego akumulatora było takie zmienne. Nie stałe. O, proszę. 22, 21, 18. No dobrze, to co, to w takim razie mamy w tej chwili 2 godziny pracy urządzenia. Ja bym je pozostawił jeszcze, niech jeszcze trochę pochodzi, a później pomyślimy o tym, żeby zmienić źródło poboru i żeby zasilać tym naszym bankiem energii, tym magazynem energii coś zupełnie innego. O, tak sobie to zaplanowałem. Ile mamy w tej chwili? W namiocie jest 9,8, czyli umówmy się, że jest to naprawdę bardzo, bardzo niska temperatura. Totalnie nie jest to temperatura komfortowa. Aczkolwiek, no akurat to tutaj w przypadku tego magazynu, tego akumulatora nie ma to nic wspólnego z temperaturą wewnątrz, ponieważ zupełnie o coś innego nam chodzi. Chcemy sprawdzić, ile on jest w stanie nam oddać, czyli pomiędzy deklarowaną wartością, czyli pojemnością tego akumulatora, czyli tym, ile deklaruje nam producent, a tym, ile w stanie będzie nam tutaj oddać. Dozo! No to w takim razie zasuwamy dalej. Jesteśmy na etapie testowania pojemności, tudzież zbieżności, bądź też rozbieżności w kwestii tego, co nam pisze tutaj producent EnerBlock na temat tego oto tutaj transparentnego magazynu energii, akumulatora. I teraz tak, z racji tego, że ja w tej chwili jestem na takim etapie, że już bawię się nim drugi dzień. Testuję, sprawdzam i przez cały czas przeskakuję z różnymi obciążeniami. Ten nasz cały test trwa 8 godzin 37 minut i w tym czasie obciążam go różnymi mocami poboru. W tej chwili macie wpisane 236 watów. Taką moc pobiera ta oto przetwornica. Dzięki Rafał Grodno-Dwór. Otrzymaliśmy tutaj od Rafała. Mówi, nie potrzebuję, masz tutaj, przydać się. I powiem Ci, że fajnie, miło, bo faktycznie tutaj troszkę z niej korzystam. Teraz tak, spójrzcie, mamy tutaj magazyn energii, który ja w tej chwili sobie ładuję. Przyznam się Wam, że to nie do końca jak gdyby ma sens, ponieważ są straty w czasie, kiedy no, wyciągamy tutaj z tego magazynu przez przetwornicę, wkładamy do tego, żeby później z niego wyciągać i tak dalej. Jest to bzdura jak mało która. Jedynym usprawiedliwieniem, jakie nasuwa mi się w tym wszystkim, jest po prostu to, że ja chcę ten magazyn wykorzystać w jakimś realnym czasie w sposób kontrolowany. I z tego powodu stwierdziłem, że zaprzęgnę go do ładowania tego oto magazynu energii. Proszę bardzo, on w tej chwili pobiera 179 watów. Oprócz tego jeszcze tutaj mamy podłączony laptop i oprócz laptopa możemy jeszcze się pobawić tutaj. O, proszę bardzo, może niech to naładuje, tak? Czyli ten powerbank. Trochę się boję. Przyznam się Wam, trochę się boję, aczkolwiek chyba ja to zrobię. A co tam? Chcę podłączyć, bo to jest przetwornica ze zwykłym sinusem. I dlaczego mówię, że się boję i dlaczego mówię, że jednak mimo wszystko chciałbym to podłączyć? Z tego względu, że chciałbym podłączyć piec, który w tej chwili nam działa, lata i śmiga. No, cześć Wam. Który nam lata i śmiga na tym falowniku. Z takich rzeczy, które moglibyście sobie zobaczyć, wyciągnąć jeszcze informacje takie dla Was przydatne, to jest kwestia taka, ile w trybie, powiedzmy, że awaryjnym, znaczy nie, że awaryjnym, nie wiem, może źle to ująłem. W trybie bardzo oszczędnym, ile w tej chwili ja zużywam energii, jakie mam napięcie na magazynie, tak, czyli na tych wszystkich tutaj razem spiętych. O, spójrzcie. To jest od godziny 12 w nocy do tej pory jest 1,5 kWh. Tyle zostało wyciągnięte. Widzicie ten skok na początku? To jest kwestia przestawienia, tak? Czyli teraz jest godzina 14:13. 6 grudzień, Mikołaj. Wszystkiego dobrego na Mikołaja dla Was. I już Wam mówię, o co chodzi. Spójrzcie, pobór jest 157. O co chodzi? Jeśli... Albo przejdziemy sobie, ja Wam pokażę. Jeżeli na piecu ja przestawię temperaturę, tak? O, ja zaraz Wam powiem. Jeśli ja temperaturę przestawię w tej chwili na ogrzewanie, tutaj, tak? O, no tutaj na ogrzewanie, na te grzejniki idzie temperatura 59, tak? Możecie sobie zobaczyć, zerknąć. Moment, ja sobie sprawdzę, zaraz pobudzimy. O, widzicie, zobaczcie, jest ustawiony piec na 60 stopni. Co jest taką, powiedzmy, że tam ok, tak jak sami widzieliście, ten piec równo pracował, tak? Natomiast jeżeli ja podciągnę temperaturę tutaj na, powiedzmy, 70, żebyście mnie zrozumieli, o co chodzi, bo być może też ktoś z Was będzie w stanie się wypowiedzieć. Jak ustawimy na 70, to w tym momencie, żeby piec chodził w trybie ciągłym, muszę otworzyć wszystkie grzejniki. Tu jest bardzo mało grzejników, z tego względu, że tych grzejników jest tak, sypialnia jedna, sypialnia druga, przedpokój, kuchnia, łazienka i salon. Jeśli dobrze liczę, to 6, przy czym jeden jest grzejnik max wyłączony, 2 grzejniki wyłączone, czyli przy 2 wyłączonych grzejnikach okazuje się, że on nie jest w stanie jak gdyby tego ciepła odebrać. Z tego powodu się włącza, wyłącza, włącza, wyłącza. fachowiec by powiedział, że piec taktuje i że to nie jest właściwe dla pieca. Natomiast z punktu widzenia poboru energii jest to swego rodzaju oszczędność, bo on, tak jak sami zauważyliście, jeżeli miałem ustawiony piec na niższej temperaturze, to on chodził non-stop przez cały czas, tak jakby nie był w stanie się dogrzać i z tego powodu termostat nie odcina go. Natomiast jeżeli jest ustawiony na wyższej temperaturze, no to on wrzuca ten czynnik w grzejniki, później się wyłącza i czeka, aż ten czynnik się schłodzi i z powrotem załącza. Czyli z tego powodu pobiera po prostu mniej tej energii. I oczywiście pewnie jest to walka o jakieś drobne w kwestii zużycia tej energii, aczkolwiek jeśli jesteście off-grid, no to zwracacie uwagę, szczególnie zwracacie uwagę na każdy z elementów. Teraz strasznie taki dosyć długi, ciekawy, no dobra, ale piszcie mi, wiesz, bo ja też jestem sam bardzo ciekawy, jak gdyby, jak to wygląda. Dobra, ustawimy tutaj na 60 i tyle. Jestem sam bardzo ciekawy, temperatura na zewnątrz jest około 4, 5, 8, w nocy około 10 stopni na minusie. Teraz, biorąc pod uwagę, że oczywiście myślą przewodnią całego tego odcinka jest sprawdzenie pojemności rzeczywistej, autentycznej tego magazynu, no to tak jak sami możecie zwrócić uwagę, przeskakuję trochę z tematami, ale spokojnie, myślę, że tutaj ogarniemy to. To jest 268, tak, czyli tyle watów i taka moc jest w tej chwili potrzebna do tego, żeby zasilić te wszystkie podłączone urządzenia. I teraz jeszcze zrobimy taki teścik. Już mówię, to będzie taki test związany z tym, że ile pokaże nam pobór taka przetwornica mocy 700 watów, która jest, umówmy się, pewnie najprawdopodobniej ona nie jest najwyższych lotów i tutaj wcale to nie jest jakieś tam super mega urządzenie. Sinus jest tutaj prostokątny, z tego co ja przynajmniej wiem, kojarzę, bo widzę, że niektóre po prostu urządzenia, one nie idą jak gdyby, tak? Ale chcę zobaczyć jedną rzecz, spójrzcie. Wyłączę pobór i zerknijmy sobie, zobaczmy, ile ona pobiera na sucho, to znaczy na takim biegu jałowym. Możecie sobie zobaczyć, czyli gotowa do pracy, przygotowana do tego, żeby ją włączyć, to znaczy, żeby ona wystartowała w kwestii poboru energii, to jest ile? 2,5, 2,6, 2,64, 2,57. Tyle watów ona pobiera. I jeśli ktoś z Was ogląda nas, to wie o tym doskonale, że to jest bardzo mały wynik. I nawet jeżeli ten bank macie nieduży, bo spójrzcie, oczywiście wiadomo, no, ten akumulator ma 1536 watogodzin, tyle nam deklaruje tutaj producent, ale tak czy inaczej, jeśli chcemy się bawić w energię off-grid, no to pewnie każdy z Was właśnie zacznie od jakichś małych magazynów typu 1 akumulator, 2, 3, 4, zacznie sobie konfigurować to na 12, 24, 36 bądź 48, tak jak tutaj to urządzenie ma takie możliwości. No to w przypadku już falowników to niskie napięciowe, mówimy o 48. Takie napięcie jest potrzebne do tego, żeby to obsłużyć. Tutaj akurat w tej chwili mamy 52,7. Na co jeszcze warto by było zwrócić uwagę? Tak? No, czyli tak jak sami widzieliście, Mikołaj, słońce zaszło, zużycie tutaj 1,6 kWh i w momencie, kiedy ja przeskoczyłem na używanie tego oto falownika, który w stanie spoczynku, w czuwaniu, tak jak ta przetwornica bierze nam 2,69, tak? Tyle watów jest potrzebne do tego, żeby ją utrzymać w takim stanie, o, gdzie nic nie jest podłączone, ale ona sobie czuwa, to tu falownik, ten falownik już potrzebuje około 20-25 watów. Tyle jest potrzebne do tego, żeby on, umówmy się, w takim trybie czuwania tyle on potrzebuje energii na zasilenie go, celem tego, aby w każdej chwili można było podejść i włączyć jakiekolwiek urządzenie, które jest wpięte w sieć, w ten falownik. I to ma ogromnie duże znaczenie, ponieważ 1,5 kWh od godziny 12 w nocy do 14, tam ileś, tak jak wcześniej widzieliście, to jest naprawdę, wieszcie, o, zobaczcie mimikę twarzy, to jest, wierzcie mi, naprawdę bardzo małe. To jest bardzo mała potrzeba w kwestii zasilenia waszego domu, budynku, bo tak naprawdę mówimy tutaj tylko i wyłącznie o takich podstawowych funkcjach, tak? I teraz, dlaczego tak mówię? Ponieważ przy braku pogody, no w tej chwili on pobiera 1 tam amper, 1,1, tyle jest pobierane, bo nie ma uzupełnienia tego z paneli. Natomiast tak czy inaczej, to nawet gdybyśmy odłączyli cały... O, gdybyśmy odłączyli tutaj zasilanie z paneli i gdybyśmy szli tylko i wyłącznie z tego oto magazynu energii, który jak gdyby poza tym jednym akumulatorem, który tutaj widzicie, to jego nominalne, takie nazwijmy to z tabliczki, o, żebyśmy się zrozumieli, pojemność, to jest w granicy 26-27 kWh, tak? Czyli sami już tutaj widzicie, jeżeli tutaj mieliśmy pobór na poziomie 1,5, no dobrze, ale załóżmy, że będziemy do końca dnia dzisiejszego, do kolejnej godziny 12 w nocy będziemy mieli podobne zużycie, no czyli pewnie zamkniemy się w granicy 2,1-2,2 kW, no to można by było powiedzieć, że tutaj w tym oto magazynie będziemy mieli zmagazynowanej tej energii na 10 dni, jeśli nie będziemy uzupełniali energii z paneli. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że pociągnięcie całej instalacji i jeżeli mówimy o tym, że mamy przygotowane 10 dni na pracę w takim trybie bardzo oszczędnym, szczególnie w zimie, kiedy wiadomo, tego słońca mamy bardzo mało, no to każdy na to zwraca uwagę, tak? To jeżeli mówimy o 10 dniach, to to jest mega, mega, super dużo. To jest, powiem tak, jeżeli ktoś z Was wcześniej oglądał nas i oglądał odcinki, które tutaj mamy zamieszczone, to mógłby teraz powiedzieć, no ale dlaczego jechałeś z tymi wszystkimi bankami energii, dlaczego je pakowałeś, ładowałeś, jechałeś je załadować, zasilić, skoro masz na tyle dni tej energii. No właśnie, na tym polega cała zabawa, że żeby Wam coś pokazać, to też trzeba wyjść poza ramy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba też pokazać, co by było, gdyby. Kolejna rzecz jest taka, przecież wiadomo, że jeżeli ja ten magazyn obciążę i rozładuję go w ciągu nie 10 dni, ale 2-3 dni, no to pewnie okazuje się, że wtedy ta energia i ten prąd po prostu trzeba będzie dowieść. Dlatego jest tak ważne to, żeby gospodarować fajnie energią i żeby wiedzieć samemu po prostu, ile co zużywa, żeby te urządzenia, które mamy podłączone, były dla nas wiarygodne, żebyśmy czuli się bezpiecznie, żebyśmy wiedzieli, że jak mamy coś podłączone, to nie, że za 4, 5, 6 godzin obudzimy się i nagle ciach, tam prądu nie ma, tak? Uff, to se pogadał teraz. Natomiast w przypadku przykładowo tego falownika, no to on tak za przysłowiowe friko, za darmo, wyciąga od nas 100 watów. No dobra, nawet 80, ale 80-100 watów na, jak gdyby w pracy takiej ciągłej, do tego, żeby być przygotowanym po to, żeby nam oddawać tę energię, no to zobaczcie, tu mamy 100, tu mamy 25-20 watów, tak? Ale zobaczcie, tutaj mamy 2,7 i być może jakieś zwykłe, proste rozwiązanie dla Was na sam początek swojej własnej przygody, jak macie ochotę się pobawić, to może byłoby najlepszym rozwiązaniem, tak? I nie idźcie, nie pchajcie się w jakieś duże być może systemy, bo okaże się, że takich magazynów będziecie musieli wstawić 3, 4, 5 albo 6, tak, sztuk, czyli potrzebujecie, prosty przykład, w przypadku takiego falownika, który może Wam oddać tutaj 8 kWh powiedzmy w takim trybie ciągłym, on ma troszkę ponad, taką moc jest w stanie Wam wyrzucić z siebie i podać Wam to jeśli chcecie korzystać i obciążać, no to za darmo, ja już nie liczę tej energii, którą Wy po prostu potrzebujecie na grzanie, ogrzewanie, na pompy ciepła, na tamto, to Wy już musicie jemu za darmo w ciągu doby dać około 2 kW, 2 kWh, ponad 2 kWh, a 2 kWh, czy 2 kWh z kawałkiem, ten pobierze od Was tylko i wyłącznie po prostu na autokonsumpcję, a w przypadku tego falownika, to te 2 kWh z kawałkiem wystarczają na jego autokonsumpcję, tak, tego tutaj zawodnika, i plus do tego wszystkiego jeszcze mamy pełną obsługę tego, co jest bezwzględnie po prostu potrzebne, tak? Czyli jest podłączony tutaj piec, jest oświetlenie, czyli te wszystkie rzeczy, nie wiem, tam coś ładuje, jakiś telefon i tak dalej, czyli takie, wiecie, podstawowe rzeczy, które po prostu, no, musimy mieć, tak? No, bo mało kto pewnie z Was też by się zdecydował, żeby siedzieć w zimnym, w morozie. No dobra, wracamy z powrotem tutaj do Pana koleżki. No tak jak sami widzicie, ja sobie tutaj mówię, a tutaj mamy przez cały czas ten sam pobór, 2,69. No dobrze, startujemy, lecimy, tak? Ja może specjalnie w tej chwili z tych 50 watów, aha, no dobra, teraz, a właśnie, zobaczcie, ile pobiera, jak się jest wyłączony, widzicie? Ja wyłączyłem go, jest wyłączony, pobiera 0. Pewnie on tam raz na jakiś czas coś tam mu przeskoczy, może jakaś tam tolerancja, może coś, natomiast tak czy inaczej on pokazuje w tej chwili zerowy pobór i nawet łącznie z tym, spójrzcie, widzicie, jak fajnie jest to pokazane, bo na dole ten licznik się zatrzymał, czyli on pokazuje, że ten test od ostatniego resetu na chwilę obecną jest na poziomie 0, zatrzymał się i to urządzenie mówi: spoko stary, czekam, aż coś mi tutaj zapodasz do roboty, bo jak już mam mierzyć, to chciałbym coś mierzyć, a teraz w tej chwili nie mamy nic, dlatego co? Odpalam i zobaczycie sobie, po odpaleniu będzie pik, włączyliśmy i widzicie, zegar ruszył, czyli bardzo, bardzo fajne, ponieważ spokojnie mogę podejść, wyjść, włączyć, odłączyć, załączyć i wiem o tym, ile czasu były tutaj podłączone różne urządzenia. Dobra, zasuwamy, gadu gadu, dobrze, lećmy, a więc tak, dobrze, poszło. Jest włączona przetwornica. O. A z takich rzeczy jeszcze bardzo istotnych, to starajcie się używać te urządzenia typu przetwornice, tak? Jeżeli chcecie używać przetwornicę, to jest 700. 700 albo 750. To starajcie się ją używać na poziomie obciążenia 80%. Zostawcie jej trochę luzu z tego względu, że ona się wtedy zaczyna grzać i bez sensu. Wypalają się gniazda od tych zabezpieczeń. Mówię Wam to z praktyki. Teraz tak. No dobrze, w takim razie tak. Mamy 275 obciążenie i czekamy sobie, o widzicie, napięcie u góry, lewy górny róg, spójrzcie, mamy 12,6, a było 12,8. Całkiem dobrze, znośnie dobrane obciążenie. Najlepiej obciążenie, jeśli dobieralibyście zgodnie z zasadą 0,1C. Już tłumaczę. To znaczy, że jeśli 10% danej pojemności magazynu energii będzie w taki sposób będziecie eksploatowali swój magazyn, to dajecie mu możliwość takiej w miarę możliwości komfortowej pracy. Oczywiście wiadomo, że czym to jest niższe, no to tym lepiej dla niego, tak? Że nie jest obciążany, tak? Także tak jak w tej chwili można by było powiedzieć, że jego pojemność to jest 1,53 kWh, czyli to 0,1C dla niego byłoby to 150 watów, tak? Plus minus. Natomiast tu mamy 268, ale ja celowo i specjalnie przeskakuję, bawię się z tym obciążeniem, ponieważ chciałbym go w miarę możliwości zbliżyć do takich w miarę naturalnych warunków pracy, gdzie ewentualnie on może również u Was być w taki, a nie inny sposób wykorzystywany, po to, żebyście sobie sami zobaczyli, co to jest warte. Ok, w takim razie co? Widzimy się za jakiś tam czas i ja podejdę do niego tutaj jeszcze z powrotem, po to, żeby zerknąć, zobaczyć, co się tutaj w nim dzieje. Ok. Teraz tak. Z takich ciekawych funkcji jeszcze chciałbym Wam tutaj pokazać na aplikacji, że ona dodatkowo posiada taką możliwość podglądu kilku magazynów, kilku akumulatorów, kilku baterii. Ja specjalnie chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda. A dodatkowo, gdyby ktoś był zainteresowany, linki, opis, wszystko poniżej zostawiam, możecie sobie zerknąć, sprawdzić. A teraz tutaj jesteśmy na stronie poszczególnych magazynów, tak? I bardzo fajnie widać, ile który ma, tak? 85, 88, 83, o, no to możecie sobie zobaczyć. I teraz jesteśmy na samym końcu, tutaj tego jednego z testów akumulatorów, tak? No i możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, bo on już pokazuje 0, a tutaj już nawet nam wyświetlacz zaczyna mrugać. Także tak czy inaczej, za chwilkę pokażę Wam, jak on się ma tutaj w kwestii tych wyników, czyli ile oddał, w jakim czasie. Natomiast tak czy inaczej, to już mogę Wam zdradzić, że... Widzimy się za sekundę. A, wiecie co? Nie wiem, czy Was to interesuje, aczkolwiek mogę Wam tutaj jeszcze może pokazać coś, może trochę więcej na temat tego. No, możecie sobie, widzicie, lewy górny róg, macie nominalnie 120 Ah. Oprócz tego drugi cykl jest na tej oto baterii, tak? Czyli ona pierwszy cykl, jak gdyby miała tutaj fabrycznie zapodany, no to można powiedzieć, że tak wyciągnięty z kartonu mamy pierwszy zrobiony pewnie poza fabryką. Z prawej strony na dole, co jest też bardzo ważne, to macie datę produkcji, maj w tym roku, i on do tej pory leżał w kartonie, w związku z tym ja nie doładowywałem tego akumulatora, w związku z tym to też może być bardzo ważna, istotna informacja dla Was, że tak, że on leżał po prostu i można powiedzieć, że to jest taki pierwszy jego cykl zrobiony po iluś miesiącach, gdzie on po wyciągnięciu nie był doładowywany, także ładnych parę miesięcy, tak, około plus minus około 6-7 miesięcy sobie tutaj leżał i czekał, no i wyciągamy go, był załadowany, miał tam plus minus gdzieś w granicy, było pokazane 100%, aczkolwiek po podłączeniu zaraz spadło to na 99%, czyli być może też nie był do końca to pompowane, no i tak czy inaczej możecie sobie zerknąć jeszcze też poniżej, mamy temperaturę, dwie pierwsze cele są podłączone, tam gdzie jest 15-14 stopni to jest temperatura rzeczywista, chodzi o to, że po prostu, no tak jakiś algorytm jest tutaj ułożony, że on bada te dwie, po to, żeby ewentualnie załączyć matę grzewczą, gdyby temperatura była w okolicy, domyślam się, pewnie zera, bo nie wolno baterii LiFePO4 ładować przy tak niskich temperaturach. Dobrze, czy coś jeszcze tutaj jest takich rzeczy, które mogłyby Was zainteresować? Jest? Nie, wydaje mi się, że chyba wszystko. Ok. Proszę bardzo. Teraz możemy sobie tutaj zerknąć, jak wygląda kwestia u niego, no, można powiedzieć, że końca tutaj tego naszego testu, bo on już w tej chwili wykazuje tak. Po pierwsze, oddał nam ze 120 amperogodzin, przy obciążeniu takie, jakie wcześniej widzieliście, oddał nam 100 amperogodzin, napięcie jest w tej chwili 10,8, czyli już przetwornica zaczyna nam piszczeć, odmawiać posłuszeństwa. Cały test trwał 13 godzin 38 minut, 1,27 kWh, czyli tyle on nam tutaj podał. I proszę bardzo, jeszcze rzut okiem może, tak, zerknijcie sobie, włączymy przetwornicę. Po włączeniu przetwornicy, no oczywiście ona tutaj jeszcze w tej chwili, no coś tutaj będzie próbowała z niego wyciągnąć, ale wystarczy, że włączymy jakieś obciążenie. Poczekajcie moment, ja coś tutaj może włączę, żeby... O, zobaczymy, co teraz się będzie działo. No, ok, proszę bardzo. Już zaczyna, już piszcze, tak? No jeszcze... Widzicie? Wyrzuciło. No, także już tutaj można powiedzieć, że jesteśmy na samym końcu. Wniosek. już mówię, mamy do czynienia z baterią, akumulatorem, który oddał nam około 83–84% z tej pojemności deklarowanej, co jest wynikiem, umówmy się, normalnym, takim w normie. No, czy dobrym? Ok, to jest wynik taki, który można przewidzieć. Ogólnie mówi się tak, przynajmniej z praktyki, że pojemność w przypadku tych baterii to jest 0,8, tak? Jeśli mówimy o tym, że podłączymy do niego trochę większy pobór, tak? No bo jeżeli założymy jakąś tam małą żarówkę i podłączymy ją bezpośrednio, bez przetwornic, bez niczego, bez jakichś obciążeń większych, no to w tym momencie jesteśmy w stanie, nawet zdarza się, że spokojnie można wyciągnąć i nawet 100% wartości. Natomiast jeżeli my go obciążymy większym tutaj poborem, przetwornice, falowniki itd., no to w tym momencie z 1 kWh pojemności takiego magazynu możemy wyciągnąć 0,8. Tutaj mamy trochę więcej, bo jest 0,83, 0,84 plus minus gdzieś tam w tych granicach. Także trzymajcie się mocną stroną, na pewno tego jest możliwość zerknięcia wewnątrz, tak? Czyli ten Bluetooth, który po prostu no, pokazuje tak, jak autentycznie jest. Natomiast wszystkie inne te wyświetlacze, tudzież mierniki, czytniki i tak dalej, one lecą sobie zgodnie z różnymi tam algorytmami i tak dalej, nie zawsze są w stanie odzwierciedlić stanu faktycznego. Trzymajcie się w takim razie i widzimy się na kolejnych odsłonach. Do miłego, cześć, hej.